Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak pewnie zauważyliście, polskie kluby bardzo lubią bramkarzy pochodzących ze Słowacji. I dziś właśnie o kolejnym takim graczu, a mianowicie o Marianie Kelemenie, czyli legendzie m.in. Śląska Wrocław. Dzisiejszy film powstał dla użytkownika Dariusza Demediuka. Jeśli wy chcecie usłyszeć o swoim ulubionym piłkarzu, to dajcie znać w komentarzach. Zasubskrybujcie kanał i lecimy! Marian Kelemen urodził się 7 grudnia 1979 roku w Michalowcach na Słowacji. Od dzieciństwa chciał zostać piłkarzem. Swoją karierę rozpoczął w lokalnym zespole Zemplin Michalowce. Szybko został wypatrzony przez skautów drużyny NAC Breda. Tam występował przez jakiś czas w zespołach juniorskich. Po tym epizodzie wrócił na Słowację, gdzie grał w takich klubach jak FC Cenec, AS Trenčín, Partizan Bardejów oraz FC Košice. W 1998 roku dołączył do Slovana Bratysława. W 2000 roku rozpoczął tam seniorską karierę. Przez rok w pierwszej drużynie Slovana wystąpił 16 razy. W styczniu 2002 roku podpisał kontrakt z tureckim Bursasporem. Przez dwa sezony wystąpił tam aż w 50 meczach. Później wrócił do Slovana. W 2003 roku został graczem FK Ventspils. W tym samym roku zdobył Puchar Łotwy. W latach 2004-2006 występował w hiszpańskim CD Tenerife. Jego kolejnym klubem był UD Vecindario. W ciągu roku zagrał tam 32 razy. Jego zespół spadł wtedy do niższej ligi. W 2007 roku z Hiszpanii Kelemen przeniósł się do Grecji i tam został zawodnikiem Arisu Saloniki. Po dwóch latach na krótki czas podpisał kontrakt z CD Numancja. 12 stycznia 2010 roku został zawodnikiem Śląska Wrocław. W sezonie 2010-2011 zajął drugie miejsce w lidze, a rok później zdobył Mistrzostwo Polski. 29 maja 2011 roku w meczu przeciwko Arce Gdynia strzelił swoją jedyną bramkę w karierze. W kolejnych rozgrywkach drużyna z nim w składzie uplasowała się na trzeciej pozycji w tabeli. Po sezonie 2013-2014 rozwiązał kontrakt ze Śląskiem i ogłosił zakończenie kariery. Po 10 miesiącach zdecydował się jednak na powrót do piłki i został graczem pierwszego FK Příbram. Dla tego czeskiego klubu zagrał 9 razy. Sezon 2015-2016 spędził w zespole, którego był wychowankiem, czyli w Zemplinie Michalowce. 17 czerwca 2016 roku podpisał kontrakt z Jagiellonią Białystok. Była to jego ostatnia profesjonalna umowa w karierze. Z białostockim klubem dwukrotnie zdobywał wicemistrzostwo Polski. Po sezonie 2018-2019 ostatecznie zakończył karierę piłkarską. Od 2003 roku jego żoną jest Kristina. Mają dwoje dzieci, Christophera i Chloe. Wymarzonym miejscem na wakacje prawonożnego bramkarza jest wyspa Bora Bora. A jak wy wspominacie karierę Kelemena? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie ten filmik swoim znajomym. Do zobaczenia już niedługo. Cześć i piona!